Pixar w pudełku. Do tej pory robiliśmy podziały z wykorzystaniem czterech punktów. Wychodziła plama. Do zrobienia czegoś tak fajnego jak postać z Pixara trzeba znacznie więcej punktów. Powiedzmy, że chcę zrobić zarys ręki albo profil postaci. Na szczęście w metodzie Subdivision nie ma znaczenia, od ilu punktów zaczynamy. W tym ćwiczeniu interaktywnym możecie przesuwać punkty jak poprzednio i dodawać tyle nowych, ile chcecie. Kliknijcie po wewnętrznej stronie krawędzi i będzie punkt. Używając myszki, przeciągnijcie go, dokąd chcecie. Mogę zrobić dłoń w takim kształcie. Używając tego paska przesuwania, sprawdźcie, ilu trzeba podziałów, by linia była dostatecznie łagodna. W ćwiczeniu interaktywnym zróbcie dłoń albo cokolwiek innego. Może dinozaura, Majka Wazowskiego, to co was interesuje. Bądźcie kreatywni.